Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na trzecim wykładzie z serii naszych wykładów AgroPermaLab Nasiona. Wykład ten jest organizowany przez Fundację AgroPermaLab, współfinansowany ze środków Community Seed Banks Academy. Dzisiaj będziemy mówić o planowaniu sezonu z perspektywy zachowywania nasion. Będziemy mieć dwóch bardzo doświadczonych nasienników i wykładowców. Przy okazji chciałabym Was też zaprosić do regularnego odwiedzania strony agropermalab.org, gdzie znajdziecie nasz serial podcastowy o trzech nasiennikach, znajdziecie materiały edukacyjne oraz pozostałe informacje o naszych wykładach otwartych. Teraz chciałabym zaprosić uczestnika naszego szkolenia, Roberta, który przypomni nam, podsumuje to, co robiliśmy w zeszłym tygodniu na poprzednim wykładzie otwartym. Witam wszystkich, nazywam się Robert Szkiel i chciałbym pokrótce przypomnieć to, co robiliśmy na ostatnim szkoleniu. Tematem była agrobioróżnorodność, rolnictwo i nasiona, od banków nasion do domów nasion. I mieliśmy okazję posłuchać wypowiedzi dwóch ekspertek reprezentujących różne potencjały i sposoby działania. I pierwsza z nich, dr Denis Dostatny, przedstawiła bardziej takie instytucjonalne podejście. Jest z Krajowego Banku Nasion, jest pracownikiem Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. A drugi prelegent miał podejście takie bardziej społeczne. Wioletta Olejarczyk prowadzi gospodarstwo Słoneczne 25. Jest inicjatorką i działaczką w Jurajskiej Kooperatywie Spożywczej oraz członkinią Ruchu Suwerenności Żywieniowej Nieleń Polska. I teraz dr Denis Dostatny przedstawiła pokrótce historię kontaktu człowieka z nasionami i poruszyła kwestię chemizacji rolnictwa i spadku bioróżnorodności w ostatnich kilku dekadach, która szczególnie nasiliła się po II wojnie światowej i przedstawiła sposoby, jak możemy przeciwdziałać tym zjawiskom. I po pierwsze jest to tworzenie banków i domów nasion. I dla przykładu wyżej wspomniany IHAR ma około 70 tysięcy obiektów. Kolejną metodą jest wykorzystanie możliwości podstawy prawnej umożliwiającej rejestrację odmian zarówno regionalnych, jak i amatorskich, tworzenie stref buforowych i generalnie, żebyśmy korzystali z narzędzi rządowych, póki jeszcze są, no bo one tylko wtedy będą, kiedy będziemy z nich korzystać, wtedy będą potrzebne. Kolejny jakby taki sposób to tworzenie bioróżnorodnych ogrodów, no i oczywiście edukacji od najmłodszych pokoleń. No i tu się obie prelegentki zgodziły, że to jest chyba najistotniejsza kwestia i jeżeli miałyby milion do dyspozycji, to właśnie przede wszystkim przeznaczyłyby go na edukację. Wioletta Olejarczyk na bazie własnego bogatego doświadczenia przedstawiła możliwości zmiany tego trendu spadku bioróżnorodności za pomocą potencjału kooperatywy spożywczej, którą tworzy. Kooperatywa też jakby jest miejscem, gdzie może nastąpić relacja pomiędzy miastem i wsią, między rolnikami. No i przede wszystkim umożliwia wymianę wiedzy, jest też genialnym polem do współpracy. Kolejnym takim modelem jest RWS, czyli rolnictwo wspierane przez społeczność. I tam tworzy się budowanie współczuć odpowiedzialności i współtworzenia. Natomiast jest też inicjatorką sieci Mocy Nasion, które stworzyło coroczne święto nasion i bioróżnorodności, gdzie mogą pojawić się wszyscy miłośnicy i hodowcy nasion. Zachęca też bardzo do tworzenia kolekcji nasion i tu jakby nie tylko jest kwestia skali, bo każdy może tak naprawdę mieć wpływ na zachowanie nasion, choćby w takiej małej formie jak hodowanie roślin na parapetach i balkonach. Bardzo ciekawy wątek dotyczył korzystania z mądrości nasion, uczenia się od nich, tworzenia relacji dzięki nasionom, no i więzi międzypokoleniowych.
I jakby w nawiązaniu do zmian klimatycznych, też jakby metodą, która może tutaj się sprawdzić, jest to uprawa i pomnażanie starych odmian odpornych na zmiany klimatyczne i kataklizmy. Z mojej strony to byłoby już wszystko. Także zapraszam na kolejną dawkę wiedzy i dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo, Robert, za to wprowadzenie, za to podsumowanie w zasadzie zeszłego wykładu. A teraz poproszę Karolinę, żeby przedstawiła nam, co nas czeka dzisiaj. Karolina ma chyba wyłączony mikrofon, zaraz zwrócę na to uwagę i zaczniemy jeszcze raz. Karolina, już Cię słychać, chyba możesz zacząć. Dobry wieczór, witam Was serdecznie, przepraszam za problemy techniczne. Także ja chciałabym wprowadzić Was dzisiaj i przedstawić naszych szanownych gości. Dzisiaj naszymi prelegentami będą Edyta Jaroszewska-Nowak, która jest rolniczką i aktywistką 10 lat, która prowadzi 10-hektarowe gospodarstwo ekologiczne w województwie zachodniopomorskim. Jest także członkinią stowarzyszenia Ekoland, które jest stowarzyszeniem producentów żywności metodami ekologicznymi. A także kolektywu Nileni Polska. Od wielu lat angażuje się w obronę rolnictwa przed genetyczną modyfikacją oraz chroni bioróżnorodność, prawa rolników do ziemi i nasion. Edyta jest także wiceprzewodniczącą zachodniopomorskich struktur Solidarności Rolników Indywidualnych. Naszym gościem będzie również Paweł Kobielus. Paweł jest współtwórcą siedliska natury, będącego modelowym siedliskiem ekologicznym na powierzchni 2 hektarów, którego prowadzenia podjął się razem ze swoją żoną, córką, a także całą rzeszą innych osób, które go wspierają. Gospodarstwo to założone w 2012 roku w otoczeniu Gór Barckich, jest jedną z wiodących części projektu Ekoosada Opolnica. Robert organizował także akcję edukacyjną o nasionach Siejemy Przyszłość i wraz z żoną prowadzi obszerną kolekcję nasion z własnego ogrodu, zarówno nasion roślin warzywnych, jak i nasion roślin miododajnych dla zapylaczy i bioróżnorodności. Uprawy prowadzi zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego, przy czym swoje gospodarstwo definiuje jako wolne od certyfikatów. Także zapraszam Państwa teraz na część merytoryczną naszego spotkania i życzę miłego spotkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie, Karolina. Zapraszam teraz naszą pierwszą trenerkę, Edytę Jaroszewską-Nowak. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich entuzjastów rolnictwa i nasiennictwa i samowystarczalności. Przygotowałam prezentację, którą już udostępniam. Czy ktoś może potwierdzić, że widać moją prezentację? Halo? Tak, jak najbardziej, Edyto, widać Twoją prezentację. Włączę proszę jeszcze raz. I zaraz. Aha, było widać, tak? Tak było. Mhm. Już udostępniam.
Wszystko widać, możesz zaczynać, super. Dobrze, nasze gospodarstwo Bioeden usytuowane jest w województwie zachodniopomorskim. Ma około 10 hektarów i gospodarujemy na niezbyt dobrych glebach 4, 5 i 6 klasy. Nie było to łatwe, żeby wprowadzić tutaj zasady rolnictwa ekologicznego i zmienić zupełnie profil gospodarowania. My w zeszłym roku mieliśmy 25-lecie działalności naszej w gospodarstwie, więc już w perspektywie tych 25 lat widać, jak bardzo ziemia się może zmienić, nawet ziemia słaba, która ma słabą, niską klasę bonifikacyjną, jest w stanie nabrać żyzności, jeżeli się o nią specjalnie zadba. W gospodarstwie produkujemy metodami ekologicznymi, właściwie prawie od samego początku. Jeszcze wtedy nikt za bardzo w doradztwie rolniczym nie wiedział nic na temat rolnictwa ekologicznego. Trudne były początki, właśnie dzięki Stowarzyszeniu Ekoland udało nam się te informacje wszystkie zdobywać i na zasadzie wymiany doświadczeń z innymi rolnikami tą całą wiedzę pozyskiwać odnośnie gospodarowania ekologicznego. Oprócz produkcji zbóż i warzyw zajmujemy się też trochę przetwórstwem warzywnym. Tutaj widzimy nasz produkt flagowy, to jest ogórek kiszony na solance źródlanej pozyskiwanej ze źródła w Kołobrzegu. Produkt jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, no i naszym sukcesem jest to, że dostaliśmy wyróżnienie na targach Natura Food w Łodzi za ten produkt. Właściwie od samego początku działalności naszej w gospodarstwie mocno angażowaliśmy się w działalność społeczną. Od początku chyba byliśmy też współtwórcami koalicji Polska Wolna od GMO i w ramach tej koalicji podejmowaliśmy cały szereg działań na rzecz ochrony tradycyjnych nasion i tego, żeby w Polsce nie było możliwe uprawianie modyfikowanych genetycznie roślin, żeby chronić to nasze rolnictwo i zasoby. To było bardzo trudne zadanie przez wiele lat, wspólnie z różnymi organizacjami, z różnymi ludźmi, aktywistami podejmowaliśmy różnego rodzaju działania na tym polu. Właściwie zaczęło się od tego, że rolnicy zorientowali się w pewnym momencie, że przestają być właścicielami nasion, że kupują je i jakby nie mają, mają prawo używać nasion, ale nie mają prawa powtórnie ich wysiewać bez uiszczania różnych opłat licencyjnych i uznania tego, że no ktoś odmianę, kto wytworzył, ma do niej wyłączne prawo. To było trudne do zaakceptowania przez niektórych rolników, oczywiście nie dotyczy to wszystkich roślin, ale w większości rolnicy używali nasion, które są, no, które ktoś wyprodukował i do których mają twórcy tej odmiany prawa. W ramach takich różnych akcji edukacyjnych organizowaliśmy też taką akcję Siejemy Przyszłość, to była międzynarodowa akcja, kiedy właśnie chodziło o to, żeby uzmysłowić rolnikom, nie tylko rolnikom, to jak ważna jest rzecz dostęp do nasion, do tego, żeby nie tracić kontroli nad tym, nad nasionami. Podejmowaliśmy naprawdę szereg różnych działań edukacyjnych, różnego rodzaju happeningów, spotkań, warsztatów w różnych miejscach, z różnymi ludźmi, którzy się chcieli włączać w te działania. Też festiwale, pokazy filmów, dyskusje. No, po prostu przez tyle lat było tego tak dużo, że aż trudno o tym wszystkim opowiedzieć.
No i tutaj chcę powiedzieć też o takiej bardzo ważnej inicjatywie, która była związana z prawem własności do ziemi. Ponieważ w pewnym momencie okazało się, że rolnicy tracą możliwość dostępu do ziemi, która jest wykupowana przez jakieś podmioty z olbrzymim kapitałem, i okazało się, że rolnicy nie bardzo mają już pieniądze na to, żeby dokupywać ziemię, żeby powiększać gospodarstwa, czy żeby w ogóle móc w jakiś sposób się specjalizować. Szczególnie to było właśnie istotne dla rolników z Pomorza Zachodniego, gdzie mamy duże tereny popegeerowskie, gdzie były ziemie z zasobu Skarbu Państwa do rozdysponowania. No i ponieważ jesteśmy też członkami struktur Solidarności Rolniczej, więc jakby byliśmy cały czas blisko tych wszystkich problemów i widzieliśmy, w jaki sposób rolnicy próbują się organizować, żeby temu przeciwdziałać. My uznaliśmy, że to jest dobry moment na to, żeby spróbować połączyć jakby te dążenia do ochrony zasobów ziemi z tymi istotnymi kwestiami, które z punktu widzenia rolników ekologicznych były bardzo ważne, czyli żeby uregulować kwestie GMO za pomocą jakichś ustaw, które by zapobiegały wysiewowi takich nasion w Polsce. I drugi bardzo ważny aspekt dotyczył tego, żeby rolnicy mogli przetwarzać własny surowiec w gospodarstwie, wytwarzać żywność i żeby móc ją legalnie sprzedawać. Może niektórzy jeszcze nie pamiętają, czy nie wiedzą, że nawet zrobienie kapusty kiszonej było już jakby przez zwykłego rolnika było w jakiś sposób łamaniem istniejącego prawa, ponieważ wtedy każda taka działalność dotycząca zmiany charakteru surowca była już przetwórstwem i trzeba było już nie być rolnikiem, tylko trzeba było zarejestrować działalność gospodarczą i prowadzić przedsiębiorstwo, żeby móc to robić i legalnie sprzedawać. Także to były te bardzo ważne kwestie, które wtedy tym naszym kolegom, dużym rolnikom nie wydawały się bardzo istotne, natomiast w miarę upływu czasu oni zrozumieli, że to są bardzo istotne postulaty w tym proteście rolników i że one muszą jakby znaleźć się na czele. Zostało właściwie przez rolników z zachodniego Pomorza zainicjowane Zielone Miasteczko w Warszawie. Rozbiliśmy tam namioty z naszymi postulatami, wystąpiliśmy do pani premier. To Zielone Miasteczko zostało usytuowane naprzeciwko Urzędu Rady Ministrów. No, to były bardzo trudne dni, bo akurat to był styczeń, było zimno, ale rolnicy byli zdeterminowani, a my też byliśmy zdeterminowani, żeby te postulaty, które nam się wydawały najważniejsze, czyli tak właśnie kwestia GMO i kwestia możliwości, żeby rolnik mógł produkować własną żywność i ją sprzedawać, żeby te postulaty jakby doszły do głosu i żeby ludzie mogli zrozumieć, o co chodzi protestującym rolnikom. W miasteczku żeśmy przeprowadzali najróżniejszego rodzaju akcje edukacyjne dla mieszkańców Warszawy. Były też happeningi, pokazy produkcji, takich produkcji serów, różnego rodzaju prelekcje, wystawy. To była naprawdę duża akcja taka informacyjna i też było widać, że warszawiacy no, dostrzegają tą ważkość naszych postulatów. No, oczywiście nie obyło się też bez wizyt w Sejmie, na komisjach rolnictwa, ochrony środowiska, na wysłuchaniach publicznych. Wielokrotnie jeździliśmy do Sejmu na tego rodzaju spotkania i za każdym razem próbowaliśmy uzmysłowić rządzącym, jak bardzo ważne są te kwestie i wymagają zmiany regulacji prawnej. Niezbyt dawno temu, bo we wrześniu 2019 roku Parlament Europejski opowiedział się po raz kolejny zresztą przeciw patentowaniu roślin otrzymywanych metodą tradycyjną, czyli tak jak były te rośliny, odmiany wytwarzane przez rolników od wieku poprzez krzyżowanie, selekcję.
Parlament Europejski powiedział się przeciwko patentowaniu, ponieważ uznał, że dostęp do tak jakby bazy genetycznej, tej puli genowej jest bardzo istotna z punktu widzenia rolników i że to jest, że to stanowi naprawdę podstawę wyżywienia świata, że te nasiona są bardzo istotne. No ale oczywiście nie można było też jakby zapomnieć o tym, że te wszystkie firmy, które się zajmują wytwarzaniem nowych odmian, one też mają swoje prawa i ich prawa chroni ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. W ramach tej ustawy jest możliwe wykorzystanie nasion, które są objęte własnością, ale wtedy płaci się za wykorzystanie nasion albo tantiemy, albo po prostu w ramach odstępstwa rolnego przy niewielkich gospodarstwach można tych nasion używać, które są objęte ochroną prawną. Dlaczego w ogóle zaczęliśmy pozyskiwać i używać własnych nasion? Na samym początku przez długi okres czasu współpracowałam z firmą w Ożarowie Mazowieckim, tam w tym sklepie internetowym co roku zamawiałam nasiona, które były potrzebne do produkcji na dany sezon, no i ta współpraca była bardzo dobra, mi się podobało to, że mogę w jakości ekologicznej te nasiona uzyskać, odmian, które mi były potrzebne czy przydatne w moich warunkach gospodarstwa. Niestety, już nie pamiętam, który to był rok, ale nasz dostawca zupełnie zawiesił sprzedaż nasion certyfikowanych ekologicznych i na moje zapytanie, czy będzie kontynuował tą działalność, czy wznowi sprzedaż w następnych latach, dostałam odpowiedź, że niestety nie, nasion ekologicznych sprzedaży już nie będzie. No wtedy się okazało, że żeby w ogóle używać nasion w gospodarstwie ekologicznym, no te nasiona powinny pochodzić z upraw ekologicznych, bądź od innych rolników, którzy mają taką produkcję. No i to był ten punkt zwrotny, kiedy zaczęliśmy się przyglądać temu, co ewentualnie moglibyśmy pozyskać z nasion, co jest do zrobienia we własnym gospodarstwie. Jak się okazało, to było bardzo dobre posunięcie, bo te własne nasiona, które zaczęliśmy zbierać, okazało się, że mają dużo większą siłę kiełkowania, że wschody są po prostu nieporównywalnie lepsze. No i przede wszystkim rośliny były bardziej przystosowane do naszych warunków w gospodarstwie. Jakby było, to było widać już od razu, właściwie od razu taki efekt. No i przede wszystkim no, jest taniej. Oczywiście przy pozyskiwaniu nasion trzeba wziąć pod uwagę to, że no, żeby wiedzieć, z jakich odmian pozyskujemy nasiona, czy to są odmiany populacyjne, bo wiadomo, że z odmian heterozyjnych, mieszańcowych nasion nie powinno się pozyskiwać, ponieważ one nie powielają cech matecznych. Też pozyskiwanie nasion z roślin dwuletnich jest dużo bardziej problematyczne, bo no, trzeba przechować przez zimę wysadki, później je wysadzić do ziemi i, no, i nie każdy sobie daje z tym radę. Ale to były takie nasze początki. Też musieliśmy się zorientować, jak długo można przechowywać nasiona. Tutaj są podane w tych tabelach takie rzeczy, które znalazłam w dostępnych źródłach, natomiast jakby na własnym przykładzie też wiem, że własnoręcznie zebrane nasiona i dobrze przechowywane, one zachowują naprawdę ładnych kilka lat dobre właściwości, mają dobre wschody. Staramy się rozpowszechniać te informacje o roślinach, o nasionach, o tym, jak ważne jest przechowywanie nasion, jak się je pozyskuje, jak trzeba je przechowywać. Także takie akcje wymiany nasion i sadzonek organizujemy już w tej chwili w swoim gospodarstwie dwa razy do roku.
To jest taka impreza, która ściąga coraz więcej ludzi chętnych i to nie tylko rolników, ale i nie tylko działkowców, ale nawet ci, którzy mają możliwość jakiejś postawienia skrzynki na balkonie, oni już są też przekonani do tego, że warto mieć jakieś tam własne rośliny z własnych nasion. Ludzie się z tego cieszą, uczą się od małego dzieci. No i teraz jeszcze tak pod koniec tej mojej prezentacji chcę powiedzieć o tym, co z nasion i odmian najbardziej w gospodarstwie nam jakby jest przydatne. To jest specjalna odmiana pomidora gruntowego. Przez dłuższy okres czasu szukałam pomidora, który byłby na tyle przystosowany do naszych warunków i na tyle odporny na zarazę, żeby otrzymywać naprawdę dobre owoce z pola bez żadnej ochrony chemicznej. No i udało się. Tego pomidora mamy, przechowujemy go już ponad 20 lat w swoim gospodarstwie. Korzystamy oczywiście, za każdym razem chcemy się dzielić nimi, się dzielimy dla wszystkich, co są chętni. Pomidor jest bardzo dobrze, się nadaje na różnego rodzaju przetwory, ale też jest bardzo smaczny, nie ma typowej grubej skóry jak niektóre pomidory gruntowe. Tu jeszcze kilka slajdów z mojego warzywnika. Od zeszłego roku już uprawiamy też konopię jako roślinę pozyskiwaną na susz, a także jako roślinę ochronną. Jak widzicie na slajdzie, są to uprawy międzyrzędowe, gdzie wykorzystuje się sąsiedztwo roślin, żeby uzyskać zdrowy plon. Tu jeszcze jeden slajd pomidorów. No i można powiedzieć, że moja prezentacja na tym się kończy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję. Tak, teraz widać Cię. Bardzo serdecznie dziękuję za tą prezentację i do sekcji pytań wrócimy później po wykładzie, po prezentacji Pawła, którego teraz zapraszam. Witam bardzo serdecznie. Też przygotowałem krótką prezentację i zaraz ją zaprezentuję. Dodam, że już z Edytą znamy się od kilkunastu lat i wiele różnych akcji razem przeprowadzaliśmy, także mamy dużo wspólnych tematów. I nasza przygoda z nasionami zaczęła się już ładnych kilkanaście lat temu, kiedy to jeden z moich klientów poczęstował mnie pomidorem, którego normalnie w handlu wtedy nie można było znaleźć. Miał taki kształt gruszkowy i zaintrygował mnie tym. Powiedział, że przywiózł go z Włoch i już sobie go teraz sam uprawia. No i stwierdziłem, że skoro to takie proste, to przecież też możemy spróbować. I tak zaczęliśmy właśnie pozyskiwać sobie nasiona najpierw z różnych odmian pomidorów. Zaczęliśmy szukać właśnie odmian takich, które są jakieś stare, lokalne. Nawiązywaliśmy kontakty z innymi gospodarstwami gdzieś na przykład za granicą i proponowaliśmy im też wymianę. I tutaj możecie zobaczyć, mamy właśnie różne takie dosyć oryginalne odmiany pomidorów. W sumie przez ten czas udało nam się chyba z kilkadziesiąt różnych odmian pozyskać i testować. W ostatnim sezonie uprawialiśmy 18 odmian takich właśnie dosyć oryginalnych, że tak powiem. To jeszcze jakieś przykłady
tych pomidorów. Tutaj mamy taki właśnie pomidor przywieziony z Niemiec akurat. Też kilka słów opowiem o akcji Siejemy Przyszłość. W 2007 roku gospodarstwo biodynamiczne, ekologiczne w Szwajcarii zainicjowało taką akcję Siejemy Przyszłość, żeby zwrócić uwagę, jaka jest różnica między nasionami ekologicznymi, naturalnymi, a nasionami GMO, które wtedy pojawiły się też jako taki temat wśród plantatorów, rolników, ogrodników. I żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na ten fakt, właśnie wymyślono, że z reguły wiosną będziemy organizować taki wspólny siew. Zapraszamy po prostu ludzi, znajomych, klientów, sąsiadów, dzieci, dorosłych i wspólnie siejemy nasiona. Nasiona oczywiście takie sprawdzone, najlepiej ekologiczne albo naturalne i też opowiadamy wtedy o różnicach między tymi nasionami GMO a ekologicznymi. I my takie akcje zaczęliśmy jako pierwsi w Polsce przeprowadzać w 2011 roku. Wtedy właśnie przyjechali do nas też ludzie ze Szwajcarii i też nam pomagali w tych pierwszych akcjach. Kolejną taką akcją to był właśnie Światowy Dzień Protestu przeciw patentowaniu nasion, też połączony z siewem na polu. To wszystko było jeszcze robione na naszym starym gospodarstwie Brzozowy Gaj w Małopolsce. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie różnych gatunków nasion na własne potrzeby, to mieliśmy taki okres kilkanaście lat temu i kilka lat temu, że staraliśmy się jak najwięcej tego pozyskać. Wynikało to z tego, że nas to zainteresowało, zafascynowało i mieliśmy na to też, przeznaczyliśmy sobie na to też trochę czasu. Także no, zbieraliśmy około z kilkudziesięciu gatunków, przede wszystkim roślin warzywnych. No tutaj przykłady różne: por, sałata dębolistna, papryka, burak liściowy, inaczej mangold, też tutaj na dziko nam się rozsiał taki gigantyczny. To jest akurat bazylia święta, to jest babka pierzasta, też jako warzywo. Moja żona Greta też jest wielkim pasjonatem zbierania nasion. Jej główne zainteresowanie to kwiaty i rośliny pyłkodajne, miododajne, przyciągające i wabiące różnego rodzaju insekty, motyle, pszczoły, dzikie na przykład pszczoły i wszelkiego typu pożyteczne insekty. Dlatego zawsze, jeżeli ma tylko możliwość, gdzieś przebywa na jakimś wyjeździe, to rozgląda się i zbiera nasionka z dojrzałych różnych roślin ozdobnych, z ziół i z tak zwanych chwastów. Wygląda to tak, że ma właśnie takie paczuszki porobione z opisami tych roślin, bo często po prostu nie jest w stanie określić ich nazw, ale
opisuje sobie wtedy, skąd je pozyskała, jak one wyglądały, jakie akurat tam insekty je oblatywały i no, tych nasionek to też dziesiątki, a może i nawet więcej różnych rodzajów udało się jej pozyskać przez lata. I teraz, jak już jesteśmy tutaj właśnie od kilku lat na naszym nowym gospodarstwie w Kotlinie Kłodzkiej, a to gospodarstwo to zaczęliśmy tworzyć od zera, praktycznie wylądowaliśmy tutaj na ściernisku, gdzie nie było nic, nie było żadnej bioróżnorodności, także postawiliśmy sobie za cel, żeby tutaj ożywić to miejsce, stworzyć jak największą bazę dla wszelkiego typu roślin i zwierząt i wszelkiego typu organizmów żywych. Dlatego zaczęliśmy siać te wszystkie nasionka zebrane z naszych wyjazdów i właśnie zaczęliśmy nimi tutaj obsiewać nasze ściernisko. Założyliśmy różnego rodzaju łąki kwietne, różnego rodzaju rabaty, właśnie z roślinami takimi dla insektów. Także w tej chwili nasza okolica już się przez te kilka lat zdążyła trochę ożywić. Założyliśmy też taką rabatę ziołową i tutaj mamy też już w tej chwili kilkadziesiąt gatunków różnych ziół. Właśnie w większości rozmnażamy je sami. W naszej małej przydomowej szklarni wysiewamy te wszystkie nasiona, które się nam udaje zbierać. Także no, staramy się cały cykl uprawowy na naszym gospodarstwie przeprowadzać we własnym zakresie, żeby być jak najbardziej niezależnym. Miałem też taki okres, że zgromadziłem kolekcję właśnie kilkudziesięciu gatunków różnych rodzajów nasion i postanowiłem tworzyć takie wydarzenia na Facebooku, po prostu jako wymianę nasion. I przez kilka lat oferowałem te swoje nasiona na zasadzie wymiany, ewentualnie na zasadzie zakupu, ponieważ się okazało, że no większość chętnych to jednak nie miała do zaoferowania swoich nasion, tylko była zainteresowana zakupem, także funkcjonowało to bardziej jako zakup, aczkolwiek też się trafiały osoby, które miały do zaoferowania różne ciekawe nasionka. Jeżeli chodzi o metody obróbki tych naszych nasion, to wykorzystujemy takie narzędzia, można powiedzieć, kuchenne. Tak jak tu widzicie na zdjęciu, różnego rodzaju sita. Tutaj tym wałkiem to żona też rozbija różne łuski. Jeżeli mamy już właśnie omucone jakieś nasiona, no to najczęściej jest tak, że tam jeszcze są różne
zanieczyszczenia. Łuski czy resztki różnych łodyg, listków. Wtedy przesiewamy to przez sita o różnej grubości oczek, a takim końcowym etapem oczyszczania tych nasionek to jeszcze jest przesypywanie ich na takim lekkim wietrze albo w strumieniu podmuchu wentylatora z miski do miski i wtedy najczęściej się udaje je już bardzo dokładnie oczyścić, także mają taką jakość porządną. Jeżeli już są oczyszczone te nasionka, to wtedy pakujemy je do różnej wielkości woreczków strunowych, do takich z reguły małych, i ważymy wcześniej. Do tego służy nam taka całkiem prosta, tania waga jubilerska. I jest ona dosyć dokładna i można sobie samemu wtedy przygotować takie porcje nasion, zrobić do tego odpowiednie opisy. Jeżeli właśnie mamy takie nasiona, nie wiadomo dokładnie jak nazywających się odmian i też nie wiadomo dokładnie skąd, to najczęściej sobie sami wymyślamy do nich jakieś nazwy. I tak one później funkcjonują tutaj u nas pod własnymi nazwami. Jak już są popakowane, to wtedy sobie jeszcze je ładnie sortujemy i trzymamy właśnie w takich pojemnikach, żeby po prostu był już porządek w ich przechowywaniu. No właśnie w takich organizerach najlepiej nam to się sprawdza. No jeżeli chodzi też tutaj o gatunki, jakie w ogóle sami uprawiamy i później pozyskujemy z nich nasiona, no to najczęściej są to właśnie rośliny jednoroczne, takie można powiedzieć najprostsze w uprawie. Tak jak już wymieniałem, są to pomidory, ogórki, oczywiście odmian niemieszańcowych, nie F1, rzodkiewki, rukole, sałaty wszelkiego rodzaju też zbieramy, dynie też zbieramy. No i dużo różnych roślin właśnie pod kątem przyciągania insektów, różnych kwiatów, ale w tym się właśnie bardziej specjalizuje już moja żona Greta. Z dwuletnich no to zbieramy też pietruszkę, marchew, pory, cebulę, buraki. Z tym, że nie robimy tego na jakąś taką wielką skalę. Wykorzystujemy je głównie właśnie w naszym przydomowym ogrodzie. Na większą skalę, jak mamy jakieś takie uprawy, bo ogólnie teraz te nasze uprawy takie towarowe, nazwijmy to, też nie zajmują jakichś wielkich ilości powierzchni. Jest to niewiele ponad 30 arów, także tam już kupujemy w sklepie nasiennym często, jak potrzebujemy większej ilości tych nasion. Ale widzimy różnicę w
w sile kiełkowania przede wszystkim, bo zdarza się, że takie kupowane nasiona niestety, ale nie zawsze nam wschodzą tak, jak tego oczekujemy. A te, które sami pozyskujemy, no to są pewne, można powiedzieć. Może jeszcze opowiem trochę o nasionkach GMO, bo też przez wiele lat jako członek Międzynarodowej Korporacji dla Ochrony Polskiej Wsi byłem głównym koordynatorem w Małopolsce. I też zajmowałem się różnymi akcjami nagłaśniającymi niebezpieczeństwa związane z nasionami GMO. Także organizowaliśmy różne happeningi, pikiety i w naszym województwie, i też wiele razy wspólnie z Edytą i innymi rolnikami jeździliśmy właśnie do Warszawy i tam braliśmy udział w różnych akcjach pod Sejmem. I niestety, ale to powiem teraz z perspektywy czasu, no byliśmy taką zawsze małą grupą, która no nie wzbudzała jakiegoś wielkiego zainteresowania w mediach, czy w społeczeństwie też nie byliśmy jakoś mocno zauważani. Ale mimo to przez te kilkanaście lat no uparcie żeśmy działali w tej materii, no i można powiedzieć, że chyba z dobrym skutkiem, bo te obecne ustawy, które zostały wprowadzone na temat GMO, no przypuszczam, że przyczyniliśmy się trochę do ich kształtu obecnego. Że nie mamy tutaj takich masowych, komercyjnych upraw GMO, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. No, zastanawiam się, co tu jeszcze wam zaproponować. Myślę, że jeszcze może więcej tutaj wypłynie ode mnie informacji już w części związanej z zadawaniem pytań, także póki co to bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do części związanej z wywiadem i z pytaniami. Dziękuję bardzo, Paweł, za tę prezentację. Przejdziemy teraz właśnie, tak jak mówisz, do sekcji pytań. Dziękuję i Tobie, i Edycie za przedstawienie takich dwóch perspektyw, i perspektywy nasienników, praktyków, ale też tej perspektywy edukatorów i aktywistów, którzy tak dużo wywalczyli. Zapraszam teraz Bogdana i Danutę do zadawania pytań. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie do Edyty, tutaj od uczestników spotkania. Co oznacza i na czym polega odstępstwo produkcji własnych nasion i kiedy zmieniły się regulacje prawne dotyczące wykorzystania własnych nasion w uprawie? A to teraz zadajemy też pytania inne, kolejne, tak? Myślę, że prosiłabym od razu o odpowiedź. Edyta, jakbyś mogła odpowiedzieć. Aha, Edyta tutaj nam powiedziała, że bardzo słabo słyszała pytanie. Danuś, mogłabyś powtórzyć pytanie? Tak, oczywiście. Tak, poproszę o powtórzenie pytania, bo w ogóle cały czas przerywało i nie jestem w stanie zrozumieć pytania. Dobrze. Tak, pytanie jest takie. Na czym polega i co oznacza odstępstwo przy produkcji własnych nasion
I kiedy zmieniły się regulacje prawne dotyczące wykorzystania własnych nasion w uprawie? Jeżeli dobrze zrozumiałam, pytanie dotyczyło odstępstwa rolnego, tak? Bo jednak przerywa dalej mi. Tak, tak. Mhm. Oj, chyba niestety Edyta nam zniknęła, to wykorzystajmy może ten czas z Pawłem i zobaczmy, jakie pytania mamy dla Pawła. To ja mam pytanie do pana Pawła. Co państwo robią, żeby zachować tą po prostu czystość odmian, tak? Zwłaszcza przy takich roślinach, które, gdzie często dochodzi do po prostu zapylania krzyżowego. Jak sobie z tym radzicie na takiej stosunkowo małej przestrzeni? Powiem tak, no na przykład jeżeli chodzi o dyniowate, bo tutaj akurat zauważyliśmy, że to następuje takie krzyżowanie, to zbieramy tylko na przykład jedną odmianę w tej chwili dyni i tylko tą jedną odmianę dyni żeśmy uprawiali przez to, żeby mieć pewność, że później będą te dobre nasiona. A tak to no też staramy się porozrzucać jakoś w różnych, zachować takie odległości między tymi roślinami nasiennymi, żeby one się właśnie jakoś nie krzyżowały za łatwo. Robiliśmy też coś takiego, że w namiocie, gdzie były wysiane pomidory, to tam wyznaczaliśmy sobie takie zakątki, gdzie sadziliśmy na przykład kilka sztuk marchewek, czy tam kilka sztuk pietruszek w innym namiocie. Jak sadziliśmy pory, to zbudowaliśmy takie prowizoryczne pałąki tam nad nimi i też tam jakąś firankę wtedy na to założyliśmy. Także tak nie robimy tego profesjonalnie, tak jak mówiłem, ale no staramy się to tak właśnie wyizolować w jakichś takich zakątkach, czy to właśnie w namiotach, czy gdzieś z boku, czy oddzielić jakąś siatką, czy agrowłókniną, czy firanką. No, w ten sposób nam się to udaje w miarę. Dziękuję bardzo, Paweł, za tę odpowiedź. Edyta, teraz damy tobie szansę, jeżeli nas słyszysz, żebyś odpowiedziała na swoje poprzednie pytania. Tak, teraz widzę pytanie, więc wiem, do czego mam się odnieść. Ja nie pamiętam, który to był rok, ale powstała ustawa o ochronie prawnej odmian roślin, która nadała agencji nasiennej, czyli prywatnemu podmiotowi, takie uprawnienia, jakie ma no, jakiś podmiot taki, który może kontrolować prawa autorskie twórców odmian roślin. Rolnicy się o tym dowiedzieli, ponieważ ta ustawa nakłada obowiązek składania jakby takich raportów czy informacji o tym, czy rolnicy używają do zasiewów nasion z własnych zbiorów roślin, które zostały zakupione od firm nasiennych i są objęte prawami autorskimi, tak jakby. To dotyczy przede wszystkim odmian zbóż różnego rodzaju rzepaków, kukurydzy i gospodarstwa tutaj, te duże gospodarstwa wielkoszowe, one korzystają w bardzo dużej ilości z tych nasion, kwalifikowanych nasion objętych ochroną patentową.
i no, mogą używać oczywiście własnych nasion do wysiewu, ale muszą się liczyć z opłatą po prostu licencyjną za używanie takich nasion. A odstępstwo rolne, o którym mówiłam, jest też zapisane w ustawie i ono dotyczy gospodarstw o niewielkim areale i w odniesieniu do gospodarstw, które mają nie więcej jak 10 hektarów, to mogą korzystać z odstępstwa rolnego dotyczącego odmian ziemniaków. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle nasiona warzyw, to generalnie z tego, co ja wiem, to raczej te odmiany, które są własnością hodowców, no nie powinno się ich jakby używać, czy wymieniać się z kimś, czy udostępniać innym. No, nie będę tutaj upierać się przy tym, jak jest dokładnie, bo akurat ten temat jest mi nie za bardzo bliski, natomiast jeżeli chodzi o nasiona zbóż, to wiem na pewno, że tak jest, no bo mam tu mnóstwo znajomych, dużych rolników, którzy muszą te sprawozdania jakby zdawać z tego, czy używają tych nasion powtórnie do wysiewu. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie wyczerpująco. Tak, myślę, że tak. To było pytanie zadane od publiczności. Myślę, że jak najbardziej. A odnośnie prawa związanego z nasionami, to jeszcze powiem, że 27 stycznia będziemy mieć wykład tylko o tym, o prawie związanym z nasionami, z wymianą nasion, sprzedawaniem nasion, bo jest wokół tego tematu wiele wątpliwości i mamy na to osobny wykład też. To tak zapowiem już. Dobrze, kolejne pytanie. Takie pytanie zarówno do Edyty, jak i do Pawła. Od czego najlepiej zacząć zbiór własnych nasion? Tak, żeby po prostu, które nasiona są najprostsze w pozyskiwaniu i potem wysiewie? Według mnie, jeżeli mogę, ja odpowiedź na to pytanie, najpierwsza, to tak jak Paweł już tu wspomniał, najłatwiej pozyskiwać nasiona z roślin jednorocznych, typu koper na przykład, czy różnego rodzaju pomidory, ogórki, dynie. Bo jeżeli chodzi o rośliny dwuletnie, to tak jak wspomniałam już, no wymaga to przechowania roślin przez zimę i później ich wysadzenia do gruntu znów, czyli wszystkie rośliny typu marchew, pietruszka, pasternak, burak, kapusta muszą być przechowane i później wysadzone znowu do gruntu. Oczywiście przy naszych zmieniającym się klimacie zeszły rok na przykład był taki, że w ogóle nie nastąpiło przemarznięcie roślin i ci, co zostawili marchewkę, czy pietruszkę, czy pasternak w gruncie po prostu wygrali na tym, bo właściwie nie było żadnych strat związanych z przechowywaniem. Bardzo dobrze się te warzywa przechowały i wczesną wiosną kopane były po prostu jak świeże. Także musimy się liczyć z tym, że te zmiany klimatu tak następują szybko, że trzeba się do nich dostosowywać, obserwować, co się w przyrodzie dzieje i po tym, co było właśnie w ubiegłym roku, ja w tym roku zdecydowałam się częściowo zostawić też w gruncie marchewkę, pietruszkę, trochę tych warzyw, żeby zobaczyć, jak one się zachowają przez zimę, czy im nic nie zaszkodzi. No aha, jeszcze jeżeli chodzi o tą łatwość pozyskiwania nasion, trzeba też brać pod uwagę to, co Paweł wspomniał, żeby nie następowało nieświadome przekrzyżowanie różnych odmian. Ja takie błędy na początku popełniałam, że na przykład z dyniami to się bardzo, w ogóle wszystkie dyniowate, czyli ta grupa, do której należą cukinie, dynie, ogórki, one bardzo łatwo między sobą się krzyżują i można zupełnie uzyskać nie to, co się by się chciało, jeżeli ma się dużo różnych odmian, a ja miałam oprócz dyni jadalnej, miałam też ozdobne i w konsekwencji katastrofa wyszła, bo po prostu wszystko się przekrzyżowało. Również takie fiasko w uprawie dotyczyło zbioru marchwi,
gdzie nie dopilnowałam tego, że w pobliżu nie może być dzikiej marchwi, która bardzo łatwo się też krzyżuje i wyszły mi marchewki, które nie miały na przykład zabarwienia tego typowego dla marchewki. Także to są wszystko rzeczy, które no, w trakcie jak się to robi, to się widzi, jakich błędów należy unikać. No to tyle z mojej strony, dziękuję. Właśnie nawiązując też do tej marchwi, teraz sobie przypomniałem, bo mam tutaj też znajomego, co też sobie tak uprawia trochę warzyw na sprzedaż i sam też nasiona zbiera różne i pokazywał mi w tym roku swoją uprawę marchwi, która praktycznie składała się z takiej krzyżówki dzika marchew z taką uprawną, ale no, to były korzenie albo białe tej marchwi uprawnej, powiedzmy, niewybarwione, albo już takie jak u dzikiej marchwi, czyli takie powiedzmy palowy korzeń, nie spichrzowy. I no, z całej uprawy, nie wiem ile tam miał tych arów, ale niestety nie miał żadnego takiego zbioru przewidywanego, bo akurat no, nie miał takiego doświadczenia, myślał, że to po prostu tak łatwo da się zrobić, pozyskać samemu te nasiona. A jeszcze wracając do tego pytania, no to też, które rośliny najlepiej pozyskiwać? Jednoroczne oczywiście, najprostsze są wszelkiego typu fasolowate, grochy, boby. To jest bardzo taki wdzięczny materiał do zbierania, do pozyskiwania nasion. Wszelkiego typu pomidory, wybieramy oczywiście te najładniejsze egzemplarze. Papryki tak samo bardzo łatwo pozyskać, no rzodkiewka też zauważyłem, że ona chyba się nie krzyżuje, rukole też są fajne do pozyskiwania. No z tych dwuletnich też taka bezobsługowy jest chyba jarmuż, zauważyłem, bo pozostawiony po prostu w gruncie, on jest bardzo odporny, pozostawiony w gruncie na następny rok kwitnie i wydaje nasiona i one nie zauważyłem, żeby się pokrzyżowały. No a reszta dwuletnie, no to już bardziej skomplikowane. A ten eksperyment, co opowiadała Edyta, że w tym roku robi z pozostawieniem warzyw właśnie dwuletnich w gruncie, to ja już zeszłej zimy przeprowadziłem taki eksperyment i no faktycznie takie mam porównanie, jakby trochę ten klimat przypominał holenderski w tej chwili, bo kiedyś tam byliśmy na takiej właśnie wycieczce studyjnej w Holandii kilkanaście lat temu zimą i tak im zazdrościłem wtedy tym Holendrom, że oni nie muszą zbierać wszystkiego na zimę, tylko sobie po prostu jeżdżą zimą i wykopują świeże rzeczy z gruntu i zeszłej zimy ja robiłem to samo, to znaczy zbierałem cały czas marchew, po prostu była świeżo kopana przez całą zimę do marca, oczywiście pietruszka tak samo, jakieś pasternaki, pory, to wiadomo, w tym roku też tak zrobiłem z marchewką i teraz jak były te prognozy mrozów ze wschodu, to trochę się wystraszyłem, poszedłem w zeszłym tygodniu trochę kopać, ale potem sobie pomyślałem, że spróbuję przechytrzyć tą bestię ze wschodu, jak ją to nazwali, bo skoro będą mrozy, to pewnie będą też śniegi, no i jak będą śniegi, to śnieg mi zabezpieczy tą marchewkę, no i właśnie to nastąpiło, także na razie się sprawdza ta nasza zima i to taka właśnie zimowa śnieżna i to taka już z tego, ta ciepła, tak w zeszłym roku na przykład. No chyba tyle, dziękuję. Dobrze, to ja mam teraz, chciałbym poznać Państwa stanowisko
jako takich ludzi zaprawionych, nazwijmy to, w bojach, w argumentacji za rolnictwem ekologicznym, na temat nasion hybrydowych, które mają status eko. No bo pojawiły się na rynku, zwłaszcza specjalistycznym dla rolników, nasiona hybrydowe F1 o statusie eko. Nie wiem, czy wszyscy to zauważyli, ale tak jest. Już pamiętam, jak Zbyszek Przybylak, pewnie wszyscy go znają, mówił, że nasiona F1 to dla niego to jest takie małe GMO. No i faktycznie, z jednej strony można powiedzieć, że uzyskuje się tą bujność mieszańców, czyli w pierwszym pokoleniu ten plon jest większy, bardziej wyrównany, lepszy, no ale przechowywanie takich nasion jest bezcelowe, ponieważ one już nie powtarzają tych cech i następuje szczepienie w kolejnych pokoleniach. Według mnie jako taka typowa produkcja towarowa, no to być może to jest przydatne, natomiast na dłuższą metę, myśląc o tym, że trzeba zachowywać nasiona, trzeba dbać o to, żeby mieć zasoby do odnawiania produkcji, pewne zasoby, no to chyba lepiej skupić się na tych nasionach populacyjnych, ustalonych genetycznie, o takie, które te cechy powtarzają, no bo to tylko, bo tylko takie nasiona są faktycznie stare, tradycyjne i one nie podlegają tej ochronie patentowej. Każde F1 ktoś stworzył i ten ktoś, kto to stworzył, ma do tego prawa. No tak jakby wykorzystując takie nasiona, musimy się liczyć z tym, że jakby korzystamy z tego dorobku kogoś, kto włożył jakieś tam środki, pieniądze na to, żeby taką odmianę hybrydową wytworzyć. No to są wszystko właśnie te dylematy, które w dzisiejszym świecie niestety są. Ja myślę, że to ten rozwój nasion F1 w jakości bio jest związany w tej chwili przede wszystkim z rozwojem rolnictwa ekologicznego, ja to nazywam takiego przemysłowego, bardziej wielkotowarowego, które nastawione jest na produkcję na wielką skalę i obsługę dużych sieci sklepów na przykład. I oni wtedy faktycznie, znaczy oni tak się tłumaczą, że oni potrzebują mieć ten produkt wyrównany, wyrównanej jakości o określonych standardach. No, być może tak jest, ale to oczywiście ja uważam, że stare odmiany mają na pewno większą wartość biologiczną niż te nowoczesne F1, które są tworzone też pod kątem takiego właśnie dobrego marketingu, dobrej sprzedaży, że one muszą ładnie wyglądać, dobrze się przechowywać, bo klient kupuje właśnie oczami i takiego masowego to są robione te F1, prawda? Z tym dylematem ja się spotkałem już też no, dosyć dawno właśnie w Niemczech, jak tam się uczyłem na gospodarstwie biodynamicznym Demeter, bo oni się wtedy zastanawiali w Niemczech, czy w uprawach ekologicznych w ogóle powinno być F1. No i te gospodarstwa Demeter wtedy podjęły decyzję, że one nie wchodzą w to. Natomiast te ekologiczne takie o powiedzmy u tych już łagodniejszych trochę zasadach uprawy, ale też ekologicznych zaczęły w to wchodzić. No i tutaj z tego to wynika, to F1 mi się wydaje. No tak samo z tego, co słyszałem, wspólna polityka rolna teraz zakłada, że do 2030 roku 25% powierzchni ma być pod uprawami ekologicznymi, no to no też spowoduje pewnie taką przemysłową, bardziej uprawę na skalę przemysłową i towarową ekologicznych na przykład warzyw
czyli zapotrzebowanie na F1 pewnie też będzie dalej rosło. No i robią to firmy nasienne, które obsługują właśnie takich plantatorów przemysłowych, bo te jakieś takie lokalne, małe firmy nasienne to raczej nie propagują, nie preferują i nie wchodzą w temat F1. Takie jest moje tutaj spostrzeżenie. Dzięki. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania, które zostały zadane i wszystkie odpowiedzi. Ja osobiście myślę, że wiele osób, które też nas słucha, mogłabym jeszcze dyskutować, mam jeszcze wiele pytań, a wy macie dużą wiedzę do podzielenia, ale niestety już musimy kończyć, więc bardzo dziękuję naszym dzisiejszym prelegentom, dziękuję osobom, które zadawały pytania, dziękuję wszystkim tym, którzy nas słuchali na YouTube albo będą jeszcze słuchać. Zapraszam na spotkanie jutro, w środę o 18 na naszym kanale. Mamy ponowny wykład, już czwarty w naszej serii. Dodatkowo zapraszam też na naszą stronę www.agropermalab.org, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o całej serii wykładów, znajdziecie serial podcastowy Ludzie w rękach nasion i wiele innych materiałów i wydarzeń. Dziękuję na dzisiaj i dobranoc.